tworzenie takich list rzeczy, które chciałoby się wiedzieć przed osiągnięciem jakiegoś pułapu życiowego, jest dosyć popularne, więc stwierdziłam, że zrobię też swoją własną i się nią z Wami podzielę. Być może ta lista powie Wam nieco więcej o mnie samej, ale też może powie Wam troszkę coś o Was. Z racji tego, czym ja się zajmuję na co dzień, z pewnością na tej liście znajdzie się też sporo rzeczy związanych z żywieniem, treningami, ogólnie branżą fitness, ale na pewno nie tylko. Ja ogólnie w swoim życiu narobiłam trochę głupot, miałam trochę trudnych lekcji, ale też patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, jestem za to wszystko wdzięczna, mimo wszystko, mimo że czasami wiem, że było bardzo trudno. No bo dzięki temu wszystkiemu jestem uformowana teraz tak, a nie inaczej, a muszę Wam powiedzieć, że całkiem taką siebie lubię. Jeszcze uczę się to mówić, ale tak, jestem coraz bliższa mówienia całkowicie szczerze, że lubię siebie. No to co? Lecimy z tą listą. Zacznijmy od punktu pierwszego, który będzie jednym z tych trudniejszych. Otóż chciałabym przed osiągnięciem 25 lat zrozumieć na takim większym i głębszym poziomie świadomości, że każde bardzo intensywne uczucie, także to, które jest bardzo trudne, obezwładniające, przemija. Każde. I że z czasem, który płynie bardzo szybko, nie pamiętamy o tych rzeczach, o tych sytuacjach, które kiedyś doprowadziły nas do płaczu i sprawiły, że znaleźliśmy się na takiej życiowej krawędzi. Jestem pewna, że każda osoba, która tego słucha, nie raz, nie dwa miała takie wrażenie w swoim życiu, że gorzej być nie może, że życie już nie będzie takie samo od tej chwili. I takie uczucie, że nie będzie możliwe osiągnięcie już szczęścia, takiego umierania po kawałku i naprawdę bardzo mocnego odczuwania smutku i tych negatywnych emocji. I wierzcie mi, że na wielu etapach mojego życia działo się coś takiego, co wpędzało mnie w podobne odczucia i w podobne rozmyślenia. I jestem tutaj szczęśliwa, stoję, żyję, funkcjonuję. Więc tak, to wszystko przeminęło. I teraz, patrząc wstecz, pewnie 90% tych sytuacji, które wprowadziły mnie kiedyś w ten stan, nie pamiętam. Więc czasami takie przypominanie sobie w trudnych momentach, że to też przeminie, jest bardzo wartościową lekcją i chciałabym nauczyć się jej wcześniej. Po drugie, na pewno chciałabym znacznie wcześniej zrozumieć, że nie ma produktów, które sprawią, że przytyję lub schudnę i nie ma znaczenia to, że czasem zjem coś, co nie znajduje się na liście zdrowych produktów. Prawdopodobnie gdybym zrozumiała to szybciej, gdybym zrozumiała to wcześniej, to moje życie miałoby w sobie znacznie mniej chwil poświęconych na smutek i przeżywanie wyrzutów sumienia. Po trzecie, i to będzie dziwne, chciałabym szybciej zacząć liczyć kalorie. Brzmi to trochę dziwnie, wiem, bo większość osób raczej życzy sobie, żeby nigdy nie zacząć liczyć tych kalorii i żałują dnia, w którym pobrali aplikację Fitatu i zaczęli te kalorie liczyć, ale mi liczenie kalorii poukładało bardzo dużo w głowie. Jeśli słuchaliście moich poprzednich podcastów, to wiecie, że liczenie kalorii było takim przełomowym momentem dla mnie w kontekście poradzenia sobie z problemami, które miałam związanymi z jedzeniem. W moim przypadku sytuacja miała się po prostu tak, że mam ogromne zdolności do tego, aby przeszacowywać to, co zjadłam i w efekcie bardzo długo ja jadałam bardzo mało kalorii, dajmy na to, że 1000. A w mojej głowie, kiedy nie byłam w stanie sobie tego wszystkiego policzyć, przeliczyć i tak dalej, urastało to do rangi tego, że na pewno zjadam 3000, 4000 kalorii i to wpędzało mnie w takie błędne koło radzenia sobie z faktem tego, że niby przejadłam się. Więc gdybym ja zaczęła wcześniej liczyć kalorie i gdybym miała czarno na białym podane, nie, zjadłaś tyle, mój umysł nie byłby w stanie mnie wkręcać w takie pułapki, no i na pewno nieco szybciej wydostałabym się z moich problemów. Po czwarte, zanim osiągnęłam pewien wiek, na pewno chciałabym szybciej zrozumieć, jak mogą wyglądać treningi siłowe i specyficznie jak mogą wyglądać treningi na siłowni. Jacy są ludzie na siłowni? Jak to wszystko może być fajne i jak to wszystko w ogóle powinno funkcjonować? Chciałabym się też szybciej dowiedzieć, w jaki sposób w ogóle powinnam ćwiczyć. to z pewnością zaoszczędziłoby mi wielu miesięcy cierpiętniczego wykonywania ćwiczeń, które nie sprawiały mi absolutnie radości, ponieważ miałam w sobie bardzo duże przekonanie, że siłownia jest tylko dla karków, dla byczków i ja się tam nie nadaję. Prawdopodobnie gdybym porzuciła takie założenia, byłabym szczęśliwszą posiadaczką karnetu na siłownię, który w efekcie z pewnością szybciej zwróciłby mi się w postaci jakichś tam efektów, bo robiłabym to, co lubię. Ale jeszcze raz podkreślam, to nie jest też tak, że ja tego żałuję, bo ja wiem, że konkretne moje decyzje, kroki i tak dalej doprowadziły mnie do tego momentu, w którym jestem teraz, a nie mogę być bardziej wdzięczna za to, co mam. Po piąte, chciałabym szybciej dowiedzieć się, że żadna osoba, absolutnie żadna, bez względu na to, czy jestem z nią spokrewniona, czy nie jestem z nią spokrewniona, nieważne jak ona jest mi bliska, nie może sprawiać, że czuję się gorsza, niewystarczająca, brzydka, głupia. I żadna z tych osób, które sprawiały, że czułam się ze sobą tak źle i szukałam w sobie problemów, nie powinna być mi bliska, bo po prostu osoby, które są nam bliskie, nie powinny sprawiać, że tak się czujemy. A już na pewno nie powinnam się dla takiej osoby poświęcać. I zdecydowanie nie powinnam też zmieniać się tak, aby tej osobie było lepiej, a nie robić rzeczy, przez które nie czułam się sobą. Po prostu chciałabym wiedzieć i pamiętać, że żadna z tych osób nie jest ważniejsza ode mnie. Po szóste, chciałabym szybciej zrozumieć, że odmawianie komukolwiek nie oznacza, że się tej osoby nie lubi czy nie kocha. Chciałabym szybciej zrozumieć, że po prostu jest pewna dawka egoizmu, która jest zdrowa i taka uleczająca. I czasami takie stawianie siebie na pierwszym miejscu, swoich potrzeb, swojego nastroju, swojego dobra jest ok i jest ważniejsze niż wszystko inne. Bo jeżeli nie zadbamy o siebie, nie zadbamy o swoje potrzeby, to po prostu nie będziemy w stanie pomagać innym. Bo jak możemy zatroszczyć się o innych, jeśli nie troszczymy się nawet sami o siebie? Po siódme, to jest coś, co odkryłam całkiem niedawno, a chciałabym to odkryć wcześniej niż mając 25 lat. Chciałabym zrozumieć, że mam lękowy styl przywiązywania się i stąd biorą się moje nadmierne analizy każdego ludzkiego zachowania i te analizy, które prowadzą do negatywnych wniosków. Czyli chciałabym wiedzieć, że to, co robi moja głowa, jest po prostu wynikiem pewnego schematu. I to, że ja rozkminiam każde słowo, które ktoś wypowie, to, że ja cały czas mam wrażenie, że każdy jest na mnie zły, to, że ja potrzebuję cały czas potwierdzeń tego, że ktoś mnie kocha, że ktoś mnie lubi, że ktoś ze mną jest, będzie, bla, 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 to nie jest efekt tego, że ja jestem jakaś nienormalna, tylko po prostu w efekcie wszystkiego, co działo się w moim życiu, wykształci się we mnie tego typu styl przywiązania. I oczywiście to nie jest teraz moja wymówka, nad wszystkim można pracować, ale gdybym wiedziała to wcześniej, to z pewnością poczułabym ulgę, że to po prostu ma jakieś swoje wyjaśnienie, a nie jest to jakiś mój wewnętrzny problem. Myślę, że gdybym wiedziała o tym wcześniej, to znacznie lepiej radziłabym sobie, czy to w związkach takich romantycznych, czy też w związkach takich międzyludzkich, mam na myśli tutaj nawet w przyjaźniach, koleżeństwach i tak dalej. Chciałabym też wcześniej zrozumieć, że mimo tego, iż ruch jest super zdrowy i jest ważne to, abyśmy się ruszali. I ważne jest to, żebyśmy ruszali się więcej, bo my raczej jako społeczeństwo mamy problem z tym, że ruszamy się za mało, a nie za dużo. To mimo wszystko w moim przypadku, kiedy ja jestem tak aktywna fizycznie, kiedy ja codziennie coś robię, kiedy ja mam treningi 4 czy 5 razy w tygodniu, kiedy biegam, spaceruję, to w moim przypadku, w moim konkretnym przypadku to jest okej, że ja po prostu czasem przeleżę sobie cały dzień i będę gnić swobodnie w fotelu i to niczego nie zmieni. Nie sprawi, że będę mniej zdrowa, nie sprawi, że będę jakaś gorsza. I każdy powinien to zrozumieć na jakimś tam poziomie i to nie powinna być nasza wymówka do lenistwa i leżenia 6 dni w tygodniu, a 7 zerwania się i przyciśnięcia się treningiem, tylko po prostu czasami nasze ciało lepiej wie, czego potrzebujemy danego dnia i należy mu to dać. Dziewiąta kwestia jest taka, że ja chciałabym wcześniej odkryć tajniki pielęgnacji włosów i skóry, które są dostosowane do mnie. Oh boy! Moja cera zawsze była moim ogromnym kompleksem. Nigdy nie miałam trądziku, co nie zmienia faktu, że moja cera była w stanie fatalnym. Bardzo dużo przebarwień, zaczerwienienia, brak takiego zdrowego blasku, Kolor tej cery też pozostawiał wiele do życzenia. Pojawiało się dużo wyprysków, często takich zapalnych. I mimo iż to nie był trądzik, to ta skóra naprawdę nie wyglądała dobrze. No i to zwykle dosyć mocno wpływało na to, jak wyglądała moja samoocena. Jeśli chodzi o moje włosy, to one też nie były w zbyt dobrej kondycji, ale też nie ma się co dziwić, ponieważ stosowałam wyłącznie szampony i nie używałam nawet odżywki. Chodziłam spać w mokrych włosach, nie suszyłam tych włosów, no w ogóle o to nie dbałam. I też to też jest taka ważna przypominajka dla Was, że zawsze jeśli chcemy coś zmienić, to możemy podjąć różnego rodzaju kroki, a nie też tylko myśleć, że już tak mamy. Jeśli chodzi o moją pielęgnację, no to tutaj jakby ukłony ślę mojej siostrze, która pomogła mi w tym bardzo, bo ona sporo się na tym zna, dużo w tym siedzi, dużo researchu zrobiła. I po prostu kiedy stwierdziłam, że warto zainwestować w tę pielęgnację, że warto robić coś więcej niż opłukanie twarzy wodą i niedokładne jej umycie. Kiedy zainwestowałam w odpowiednie kosmetyki, no to wszystko zaczęło się zwracać. Oczywiście tutaj też swoją rolę miała odpowiednio dobrana dieta, w moim przypadku także wykluczenie nabiału. Natomiast ogromną częścią tego wszystkiego były odpowiednie kosmetyki. I widząc efekty, widząc to, jak teraz cieszę się swoją skórą bez makijażu, kiedy patrzę na siebie w lustro i widzę ładną buzię zadbaną, która po prostu wiem, że jest efektem moich działań i tego, że się postarałam, no to jestem z siebie dumna. I każda złotówka, którą wydaję na tą pielęgnację, jest tego warta, nawet jeśli niektóre kosmetyki są droższe niż uważam, że powinny być. I 10. kwestia to jest też coś takiego, co niedawno mnie uderzyło, a wolałabym to wiedzieć wcześniej, a mianowicie chciałabym wiedzieć, że nie można być dobrym we wszystkim, za co się zabierzemy, a przynajmniej nie takim zajebistym, a już na pewno nie można być w tym świetnym od momentu, w którym się dosłownie za to zabierzemy. Kiedyś tak miałam, że jeśli nie widziałam od samego początku, jak się za coś brałam, takich dużych efektów, tego, że dobrze mi idzie, że radzę sobie, że nie ma tych potknięć, to bardzo szybko się zniechęcałam i mówiłam samej sobie, że jestem w tym beznadziejna i to już nie ma sensu. I tym sposobem bardzo często, bardzo szybko porzucałam wiele rzeczy. Oczywiście to jest taki case, że ja nawet nie dawałam sobie szansy na rozwój i na to, żeby w ogóle sprawdzić, po pierwsze, czy to faktycznie mi się podoba, a po drugie, czy ja nie mogłabym być w tym dobra. A prawda jest też taka, że czasami warto porobić coś, co po prostu lubimy, a niekoniecznie coś, w czym jesteśmy świetni. I tutaj taki krótki przerywnik historyjka. Miałam tak właśnie z pole dance'em, ponieważ ja swego czasu przez kilka miesięcy, chyba prawie rok, trenowałam pole dance. I ogólnie to było dla mnie coś bardzo rozwijającego, ponieważ ja dosyć mocno bałam się robić te wszystkie figurki, szczególnie te, które były z głową w dół. Wydaje mi się, że to dlatego, że ja mam jakiś taki mały stopień lęku wysokości. No i czasami były takie treningi, podczas których nie wychodziła mi żadna figura, bo niektóre były za trudne, bo niektóre za bardzo bolały, a niektóre po prostu wzbudzały we mnie zbyt duży strach. I to wszystko w połączeniu z tym, że ja zaczęłam sobie wmawiać, że jestem w tym beznadziejna, sprawiło, że przestałam chodzić na pole dance i już nigdy do tego nie wróciłam, mimo że faktem jest, że ja to naprawdę lubiłam. Może kiedyś do tego wrócę, nie wiem, wydaje mi się, że z racji tego, że ja już kiedyś chodziłam na pole dance, to mogłabym wyjść na tym jeszcze gorzej, bo miałabym co do siebie pewne oczekiwania i mimo że nie chodzę na pole dance już 2 lata, to na pewno oczekiwałabym, że wszystko będzie mi tak świetnie iść. 11. kwestia jest taka dosyć kontrowersyjna, ale to jest coś, co rozkminiałam ostatnio, a mianowicie, że to jest okej wstydzić się tego, co robiliśmy w przeszłości. I nie mam tutaj na myśli takich rzeczy w stylu, że zrobiliśmy coś głupiego na imprezie po alkoholu, tylko mam tutaj na przykład na myśli takie rzeczy, że wstydzimy się jakiegoś produktu, który wydaliśmy 2 lata temu, albo wstydzimy się tego, jaką prezentację przygotowaliśmy 2 lata temu na jakimś tam spotkaniu firmowym. Cokolwiek, co robicie zawodowo, obojętnie. Chodzi mi o takie rzeczy, które robiliśmy i kiedyś wydawały nam się ok, a teraz na to patrzymy i jesteśmy zawstydzeni, że mogło nam się wydawać, że to jest w porządku. I czemu ja uważam i doszłam do takiego wniosku, że to jest ok? Ponieważ moim zdaniem to jest oznaka tego, że my po prostu się bardzo rozwinęliśmy i jesteśmy znacznie dalej, aniżeli w tamtym punkcie, na który patrzymy, który jest w naszej przeszłości. I to jest super, bo skoro my czujemy takie delikatne zawstydzenie, że my kiedyś komuś coś takiego daliśmy, zrobiliśmy, to znaczy, że teraz robimy rzeczy znacznie lepsze. I taki przykład ode mnie, ja sobie czasami tak myślę o dietach, które robiłam te 3 czy 4 lata temu, kiedy byłam tuż po studiach. I teraz jestem zawstydzona tym, bo wiem, że zrobiłabym to zupełnie inaczej, że znacznie poprawiły się moje umiejętności nie tylko tworzenia jadłospisów, ale dopasowywania się do potrzeb klienta, ale też ogólnie takie estetyczne kwestie. Ale to jest w porządku, bo to, co robiłam wtedy, było najlepszym, co mogłam od siebie dać na tamten moment. A teraz po prostu mam znacznie większą wiedzę, zrobiłam znacznie więcej kursów, przerobiłam już kilkaset planów żywieniowych, więc to jest oczywiste, że jestem lepsza w tym, co robię, bo mam po prostu więcej doświadczenia i wiem też na podstawie swoich błędów, które popełniłam w przeszłości, na co muszę zwracać szczególną uwagę. Więc to jest okej, żeby czasem czuć takie zawstydzenie. Kolejna rzecz, którą na pewno chciałabym wiedzieć wcześniej, to jest to, że budowanie sylwetki, budowanie mięśni nie jest wcale takie proste, jak się niektórym wydaje i nie wystarczy pójść na siłkę i jeść, żeby wyglądać like a gorilla. Niestety, ale tworzenie i kształtowanie sylwetki to dla wielu osób jest kwestia bardzo długiego procesu i bardzo wielu kroków, bardzo wielu rzeczy, o które trzeba zadbać na tej drodze. Od dobrze zaprogramowanego treningu siłowego, po fajnie dobrane żywienie, odpowiednio dobraną energetyczność naszej diety itd. I dla wielu osób to będzie masa pracy, masa czasu, ale też wiedzy, która jest potrzebna do tego, aby cały ten proces w ogóle pchać do przodu. Jeśli niektórzy mają szczęście, to jeszcze na ich korzyść gra genetyka, która będzie nieco ułatwiała ten proces, ale oczywiście geny też nie robią za nas wszystkiego, żebyście mnie źle nie zrozumieli. A inni będą mieli pecha, bo na swojej drodze zrobili kilka głupot żywieniowych, wpędzili się w niekoniecznie korzystną relację z jedzeniem i teraz wygrzebując się ze wszystkich problemów, które nawarstwiły się z tego powodu, no mają trochę pod górkę. Także chciałabym to wiedzieć wcześniej, że to wcale nie jest takie proste, ale bardzo bym chciała, żeby to było takie proste, jak martwią się niektóre kobiety, że boją się, że pójdą na siłkę, będą robić treningi siłowe i że to spowoduje, że będą wyglądać jak facet. Oh my god, jakby to tak wyglądało, to byłoby świetne po prostu. O i kolejny, już 13 punkt, który też chciałabym sobie uświadomić wcześniej i zrozumieć, to jest to, że cardio nie jest zarezerwowane tylko na redukcję i w ogóle, że cardio, czy taka aktywność fizyczna bardziej aerobowa, nie są związane tylko ze spalaniem dodatkowych kalorii i nie powinnam na to patrzeć w ten sposób. Przede wszystkim tego typu ruch, cardio, nie wiem, bieganie, skakanie na skakance, spacery, marsze, wędrówki, cokolwiek tam sobie nie wymyślicie, to przede wszystkim jest coś, co jest dobre dla naszego serducha, dla naszej wydolności i długofalowo każdy z nas powinien to robić, tak samo jak każdy z nas powinien, moim zdaniem, wprowadzić jakąś formę treningu oporowego, aby po prostu maksymalizować swoje zdrowie. I o tym powinniśmy pamiętać przede wszystkim, że każdy ruch, czy to cardio, czy trening siłowy, w pierwszej kolejności powinien być wykonywany dla zdrowia. I to jest jego główna funkcja. Właśnie to, abyśmy byli zdrowi i żyli jak najdłużej w tym zdrowiu i sprawności. Kolejna kwestia, która nadal jest dla mnie trudna, która wymaga jeszcze u mnie przepracowania, to jest to, że chciałabym wiedzieć wcześniej, że nie ma żadnej takiej konkretnej cechy charakteru, wyglądu czy talentu, który sprawia, że będę jakaś wyjątkowa. Chciałabym wcześniej zrozumieć po prostu, że ja jestem wyjątkowa po prostu dlatego, że jestem sobą. Nie ma drugiej takiej Zuzi jak ja. Ja jestem jedyna w swoim rodzaju, mam jeden konkretny zestaw swoich genów, mam taką, a nie inną osobowość, takie, a nie inne cechy i w taki, a nie inny sposób się zachowuję i to wszystko też może ulegać zmianom. Nie zmienia to jednak faktu, że moim wyróżnikiem jest właśnie to, że jestem sobą. I jeśli ja sobą pozostanę, to będę się wyróżniać tak długo, dopóki nie będę próbowała udawać kogoś, kim nie jestem i naśladować innych. I bardzo bym chciała to wcześniej zrozumieć, to z pewnością oszczędziłoby mi wiele łez w moim życiu i wiele prób naśladowania, wiele prób zmiany, która nie do końca ze mną rezonowała. Myślę, że wyszłoby mi to na lepsze. Chciałabym też szybciej, to kolejny punkt, zrozumieć, że to, co piszą o mnie w internecie ludzie, czy to w wiadomościach prywatnych, czy w komentarzach, to nie jest o mnie. To nie jest nic związanego ze mną i z tym, jaką jestem osobą. I to raczej jest o tych osobach, które to piszą. To jest o tym, co ich zjada, co ich gryzie, co ich męczy. To jest ich sposób na radzenie sobie z trudnymi emocjami, a czasami to jest po prostu ich sposób na spędzanie wolnego popołudnia, na rozrywkę, na wylanie jadu, który się w nich toczy. I tu raczej jest miejsce na to, żeby albo ich zignorować, albo im współczuć, że to jest jedyny sposób, w jaki potrafią poradzić sobie ze swoimi trudniejszymi emocjami, które gdzieś tam pod ich kopułą, pod ich powłoką się gromadzą. Wszystkie te wiadomości, komentarze, które są negatywne, nigdy nie są o mnie. Jasne, one mogą dotyczyć jakiejś treści, jakiegoś zdania, które wypowiedziałam, jakiegoś przypisu, zdjęcia, ale to nie sprawia, że zmienia się osoba, jaką jestem, ani to mnie w żaden sposób nie definiuje. I bardzo bym chciała to wcześniej dostrzec, bo początki mojej działalności w internecie były bardzo trudne właśnie przez to, że nie rozumiałam, jak to działa. 16. kwestia jest taka tricky. Chciałabym wcześniej zrozumieć to, że skoro wokół mnie są ludzie, z którymi umiem rozmawiać i mam o czym rozmawiać tylko wtedy, gdy wypiję alkohol, to może jest to znak, że nie powinnam po prostu z nimi rozmawiać w ogóle. Bo jeśli nie potrafię z kimś rozmawiać na trzeźwo i nie mamy wspólnych tematów, potrafimy się bawić tylko na imprezach i tylko pod wpływem alkoholu, to oznacza, że my po prostu jako ludzie nie jesteśmy dobrze do siebie dopasowani, mamy inne wartości i najwidoczniej to nie jest odpowiednie dla mnie towarzystwo. Prawdopodobnie gdybym wcześniej się z tego typu znajomości wygrzebała, to też na lepsze by mi to wyszło, ale nadal, tak jak mówiłam wcześniej, nie szkodzi. To też mnie wiele nauczyło o mnie samej i ogólnie o tym, jak funkcjonują ludzie. Chciałabym też zrozumieć, że nie każdy musi aprobować mój sposób myślenia, mój sposób żywienia i mój sposób ogólnie na życie. Nie we wszystkim musimy się zgadzać i to jest okej, bo świat ma to do siebie, że istnieje ogrom światopoglądów, ogrom tego, jak ktoś sobie wymyślił swój sposób na życie i to jest w porządku, ja nie muszę nikogo przekonywać do tego, czy ja mam rację, nikt nie powinien przekonywać mnie do tego, że on ma rację. Możemy koegzystować i te nasze bańki nadal mogą się przenikać i z tego mogą wychodzić bardzo fajne rzeczy, a niekoniecznie oznacza to, że każdy musi się zawsze ze mną zgadzać i że każdy będzie wspierał każde moje działanie, które wykonuję i ja nadal mogę się tym wszystkim dzielić i cieszyć się, że są osoby, które się ze mną zgadzają, ale też cieszyć się, że są osoby, które wejdą ze mną w jakąś konstruktywną rozmowę, która być może też pokaże mi zupełnie inny punkt widzenia i to jest bardzo piękne w życiu. 18. kwestia też jest dosyć zabawna. Przestałabym słuchać ludzi, którzy nadmiernie używają takich stwierdzeń w stylu zawsze, nigdy i tak dalej. A to dlatego, że ja po prostu wiem, że nie ma jednej odpowiedzi na każde istniejące pytanie i że nie zawsze odpowiedź, która jest dobra dla jednej osoby, będzie też dobra dla drugiej osoby. Ja też usłyszałam, że mój związek z Piotrkiem, teraz już ponad 4-letni, nie jest dobry, ponieważ my się nie kłócimy. A skoro my się nie kłócimy, to znaczy, że my ze sobą nie rozmawiamy i że nie ma między nami ognia. I to był taki moment, kiedy miałam dosyć duży mindfuck, ponieważ zrozumiałam, jak wiele osób nadal uważa, że związek musi mieć w sobie kłótnie, żeby było wiadomo, że on nadal żyje. Może kiedyś by mnie to zaniepokoiło, gdyby nie to, że ja wiem, że związek z Piotrkiem to jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza, i najzdrowszych rzeczy, jaka mnie w życiu spotkała. I ja już Wam powiem, co to znaczy, że ja się nie kłócę z Piotrkiem, dlaczego uważam, że używanie słów zawsze, nigdy i słuchanie takich pseudo-rad niekoniecznie będzie korzystne w naszym życiu. Otóż, moi drodzy, Piotrek ma bardzo dużą samoświadomość i już w momencie, kiedy ja z nim wchodziłam w związek, kiedy spotykaliśmy się, wiedziałam, że on ma bardzo wiele rzeczy przepracowanych, bardzo wiele rzeczy poukładanych w głowie i on wie, czego chce, ale też wie, czego oczekuje, a jednocześnie jego oczekiwania są bardzo płynne i elastyczne i jest zdolny dopasować się do bardzo wielu sytuacji, co od samego początku bardzo mi się podobało i ja Wchodząc w ten związek, traktowałam Piotrka trochę jak takie swoje lustro. Ja bardzo wiele się od niego uczyłam, ponieważ ja nie potrafiłam się komunikować, nie potrafiłam wyrażać swoich emocji, a jedynym sposobem na radzenie sobie z wieloma trudnymi sytuacjami było to, że prowadziłam dialogi wewnętrzne, to, że płakałam w samotności, to, że bardzo mocno gromadziłam w sobie swoje emocje. I od momentu, kiedy zaczęłam się z nim spotykać, próbowałam to zmienić i próbowałam o tych emocjach z nim rozmawiać. Więc od samego początku my bardzo dobrze się komunikowaliśmy, bardzo często rozmawialiśmy, przegadywaliśmy każdą rzecz, która nam się nie podobała, która nas zraniła, która nam się podobała, która nas ekscytowała. Wszystko. Każda emocja miała swoje miejsce i była zaopiekowana. I ja wtedy też zrozumiałam, że większość konfliktów i poważnych kłótni, które się dzieją w związkach, wynika z tego, że po prostu nie potrafimy ze sobą rozmawiać i nie robimy tego wystarczająco często. Więc my z Piotrkiem nie zawsze się we wszystkim zgadzamy. To nie jest tak, że my jesteśmy jak papuszki nierozłączki i my jednocześnie kiwamy głowami zawsze w tym samym momencie. Są rzeczy, w których się nie zgadzamy, czasami mamy inne podejście do różnych kwestii, co nie zmienia faktu, że my potrafimy o tym rozmawiać na spokojnie. Nie musimy się kłócać, przerzucać winą, mówić sobie, że o, bo ty zawsze zostawiasz śmieci na środku, albo a, bo ty nigdy nie robisz tego i tego. Bo my umiemy rozmawiać w sposób cywilizowany, nie krzycząc na siebie i nie wyciągając jakichś dziwnych argumentów, a to też dlatego, że my wszystko przegadujemy na bieżąco i nie ma takiej sytuacji, w której nagle coś przelewa czale goryczy i wylewają się wszystkie żale, które były w nas skłębione. A więc dlatego ja się nie kłócę z Piotrkiem, że po prostu umiemy ze sobą rozmawiać. Stąd też wiem, że bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do rad osób, które tak luźno rzucają tego typu kwestie i tego typu właśnie wskazówki życiowe. I myślę, że gdybym wcześniej o tym wiedziała i gdybym troszeczkę bardziej była świadoma siebie, no to może niektóre rzeczy bym w swoim życiu zrobiła inaczej. Kolejnym punktem jest to, że chciałabym też wcześniej i szybciej zrozumieć, że nie wszystko w życiu muszę wiedzieć i że nie we wszystkim muszę być najlepsza. I tutaj bym chciała podpiąć tylko to, że ja zawsze byłam taką osobą, która mega skupiała się na ocenach w szkole. Zawsze chciałam mieć maksymalną ilość punktów, najlepszą ocenę, zawsze chciałam być prymuską, mieć najlepszą średnią, mieć pasek, stypendium itd. Z jednej strony to dlatego, że ja się bardzo lubię uczyć i to nadal we mnie jest, ale z drugiej strony to dlatego, że uważałam, że muszę i że każdy przedmiot musi tak wyglądać. I czasami było wiele przedmiotów, których bardzo nie lubiłam, a uczyłam się po prostu na pamięć, żeby mieć tą 5., 6. i tak dalej. I bardzo często działo się to kosztem mojego życia towarzyskiego, ale też po prostu takich nerwów, stresu i tak dalej. I z perspektywy czasu wiem, że nie było warto, bo równie dobrze mogłam skupić swoje siły wyłącznie na tych przedmiotach, na których mi zależało, a tamte tak trochę po macoszemu potraktować. I to by było w porządku. Może miałabym niższą średnią, ale miałabym też życie i więcej sił na to, żeby włożyć swoje zaangażowanie w te przedmioty, które realnie były mi do czegoś potrzebne i które realnie też mnie interesowały. A być może gdybym poświęcała tego czasu trochę mniej na wykuwanie tych niepotrzebnych dla mnie wtedy rzeczy, to też miałabym więcej czasu na rozwijanie swoich pasji, a nie tylko tego, co było związane ze szkołą. I ostatni już punkt, 20. Powiem Wam, że szybciej chciałabym się nauczyć żyć tu i teraz. Nie spędzać całych dni na tym, że martwię się przyszłością, tym jak będzie wyglądało coś za 2 tygodnie, 3 tygodnie, za 2 lata, tym czy wystarczy mi na coś pieniędzy, tym jak będzie jakieś spotkanie wyglądało, czy sobie z czymś poradzę i tak dalej, i tak dalej. I nie chciałabym też tych dni spędzać z kolei na rozkminianiu tego, co mogłam zrobić inaczej, na rozpamiętywaniu rzeczy, które zrobiłam źle, na rozpamiętywaniu wszystkich moich potknięć, czegoś, co uważałam za porażki, bo to zżera bardzo dużo naszej energii, a prawda jest taka, że żyjąc tu i teraz i ciesząc się po prostu tym, że mówię te słowa, że sobie tutaj stoję i dzielę się z Wami całą tą moją historią, może za chwilę tym, że będę sobie piła drugą pyszną kawkę, to cieszenie się tym, co robimy tu i teraz, oszczędza nam po pierwsze bardzo wiele negatywnych emocji, których i tak już czasami w naszym życiu jest za dużo, a po drugie odbiera nam taką radość z celebrowania małych rzeczy, ale też z dostrzegania ich i też wspólnego ich przeżywania. Jeśli tak jeszcze zahaczając o ten temat związków, uważam, że nauczenie się tego, żeby być tu i teraz i nie pędzić gdzieś myślami cały czas, a to wstecz, a to do przyszłości, umożliwiło mi zbudowanie właśnie takiej relacji z Piotrkiem, bo my jesteśmy w stanie wspólnie przeżywać chwilę i się nimi cieszyć. I uważam, że to jest piękne. I chciałabym się tego nauczyć szybciej, niż mając tyle lat, co mam teraz. Ale cieszę się, że w ogóle się tego nauczyłam. Także tym miłym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Jeśli on Ci się podobał, to zostaw jakąś łapkę w górę, ocenę, komentarz, suba, gdziekolwiek tam oglądasz, zrób co uważasz. I pamiętaj, że zawsze możesz podzielić się ze mną swoimi refleksjami po tym odcinku na moim Instagramie. A jeśli chcesz, to możesz też dorzucić coś od siebie. Możesz powiedzieć, co Ty chciałabyś bądź chciałbyś wiedzieć, zanim skończyłaś 20, 22, 25, ile tam lat masz. Do usłyszenia, pa!